miejscu bardzo ważnym dla mnie, jak chyba dla każdego Polaka w Wilnie, bo przecież leżą tutaj serce marszałka, matka oraz żołnierze, którzy walczyli o nasze miasto. I przypomina mi się taki moment z dzieciństwa, kiedy to za czasów sowieckich nie można było składać ani kwiatów, ani palić zniczy. Nasz teatr stał tutaj za pagórkiem i mnie wysłano jako małego dziecka, żeby zapalić ten znicz. Teatr, który robiliśmy, to nie był dla nas jakiś teatr duży, teatr dla kariery, teatr dla sławy. To był teatr taki wewnętrzny, który może się zmieścić w sobie, w sercu, między nami. Był potrzebny dla nas, dla naszego pokolenia, dla następnego pokolenia. Rosyjski teatr dramatyczny. Teatr na ulicy Basanowiczusa. Właściwie to kiedyś była Wielka Pohulanka i teatr się nazywał Teatr na Pohulance, który był zbudowany ze składek społeczności polskiej. Niestety dzisiaj jego nie mamy, tylko mamy na święta, na wielkie uroczystości i to za sporo forsy. Chciałoby się, żeby jednak zaistniał w Wilnie zawodowy teatr w swojej siedzibie na Pohulance. Tam, gdzie i rosyjski teatr, to raczej dobre byłoby miejsce. I tak Lilia przyjaźni się z tym teatrem i oni udostępniają sceny. Dobrze byłoby, bo takie nasze, Reduta, Kiepuro śpiewał, Ordunówna też. I to Polacy sponsorowali. Pierwsze spotkania teatralne i teatrów polskojęzycznych w Wilnie, w Teatrze na Pohulance. Teatr wynajęliśmy. Jak się odbyły pierwsze, to znaczy były potrzebne i drugie, bo ludziom to było potrzebne. Później znowuż taka zmiana polityczna, nie mieliśmy za wiele pieniędzy, ale postanowiłam sobie, że muszę dalej kontynuować z tymi spotkaniami. Zaczęliśmy się spotykać w Rzeszowie. Postanowiono, że robimy Wilno-Rzeszów. Niezmiernie mi przykro. Jednakże pani starsza sama sobie wini. Kto widział przechodzić przez granicę bez paszportu? Była taka cicha, taka dobra, jadła niewiele, serowała nam skarpetki. A skąd ja teraz wezmę taką drugą teściową? Niestety nie stanęła na wysokości zadania. W dzisiejszej cywilizacji znajomość międzynarodowych przepisów posiada pierwszorzędne znaczenie. W roku 2009 odbyły się Międzynarodowy Festiwal Teatralny, czwarte wileńskie spotkania sceny polskiej. Tu gościło wiele teatrów. Teatr z Lwowa, z Żytomierza, z Toronto, z Niemiec, z Moskwy. Marzyłam być nauczycielką i aktorką. No więc ten zawód, za który otrzymuję pieniądze, to jestem nauczycielką przez całe życie i który potrafi akurat łączyć też z teatrem, bo polonista, bo literatura. W szkole mam wiele przyjaciół, nauczycieli, które też popierają moją pracę w teatrze. Ora, wyglądaje, że nic nie wie, klęcze niedźwiedzie na karku. Puśćcie książę. Czemu mi acan przerywasz? A to co? Puszczaj, mości książę, to najświętsza panna przesyła beczkę wody pociejowskiej ojcom Bernardynom za to, że pięknie śpiewali na rezurekcji. Bo jeżeli nie popłuczą gardla wodą, to pomrą i nie skosztują jutra kielbasy. Lżesz! To diabli przesyłają beczkę do Weldreku. Chcą klasztor struć. Ale ja nie pozwolę. Nie pozwolę, jakem środka. Lilia Kejzik ma wspaniałą młodzież. No a brakuje oczywiście sponsorów, pieniążków. Taki to jest świat. Dusza bogata. Ciało biedne, to się mówi. Trzeba wsparcia, pomocy. Ile jest osób, członków, aktorów w moim teatrze? Nigdy nie mogę odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. To zależy od sztuki. I ludzie przychodzą do teatru grać. Grają przede wszystkim, taka statystyka jest, 10 lat. Bo po tych 10 latach zmieniają się ich plany, mają rodziny, mają zawody inne. Ale to ludzie nie odchodzą od teatru, nie zostają tu na zawsze. Teatr był bardzo ważny. Było to spotkanie z przyjaciółmi, był to kontakt z polskim słowem literackim. Poza tym teatr zawsze lubiłam, także mogłam robić to, co lubię. Tutaj człowiek
nie tylko może sam siebie odnaleźć, ale może inaczej myśleć. Tak jak Witkacy kiedyś mówił, że teatr musi nas oddzielić od tej codzienności, od tej szarości, która jest. Zamilowanie do słowa, że można było ważyć słowa, mierzyć słowa, że można było widzieć moc każdego słowa, piękno polskiego słowa i chyba to znalazłam to, do czego byłam jak gdyby wychowywana w domu, w rodzinie. Kończyłem szkołę chyba właśnie i już bardzo się zwężyło moje otoczenie polskojęzyczne. Bo uniwersytet jest po litewsku, praca, no to otoczenie już to jest niepolskojęzyczne. I jasne, może również to miało wpływ, że to chyba wzbogacało właśnie tą potrzebę obcowania tych, bo wszystko, no człowiek wzrastał w rodzinie, to zawsze po polsku się obcuje, tak, rodzina, szkoła i to faktycznie stwarza jakąś potrzebę. I myślę, że teatr tutaj również był taką jak kompensacją, która faktycznie spełniała wszystkie te wymagania dla obcowania w środowisku polskojęzycznym. Piękne, co? Pytam, bo obcem jest wasza zgniła estetyka. Ja ją wyplienię. Jest samą pięknością. Łzę! Ona piękna. Poszyderstwo! Niech się książę nie da wystrychnąć na dłubka głupiemu krasoli. Nie warta spojrzenia ani uwagi. A to kto znowu? Ja mniejszy rządzący polskiej bez znaczenia. Może to łaskę książę na kresztole. Prawda to co mówi? Co się taki klecha zna na piękności? Fanatyk i nędzarz. Lepiej go przepędzić. Chciałbym sobie życzyć, żeby więcej młodzieży, szczególnie polskiej młodzieży, ciekawiło się teatrami polskimi, ciekawiło się literaturą polską. Dlatego, że dzisiaj widzę, że u nas również w obecnej chwili jest wynaradawianie się polskie. Tego typu sensowne inicjatywy, jakim jest Teatr Studio prowadzony przez Lilę, i są tak naprawdę tą przyszłością dla polskości na Litwie. Ciągle walczymy, że ta mniejszość narodowa i dyskryminacja, i to się czuje. Inteligentni Litwini oczywiście są w porządku, ale nacjonaliści to już chyba na całym świecie takich nie znajdziesz strasznych jak u nas. Zapadla noc głucha, w latarnie wiatr dmucha, kto pieśni me słucha, czart chyba sam. Idę, gdzie los gna mnie, choć miasta pół zna mnie, nie patrzy nikt na mnie, ni na mój gram. Ach, kupcie bubliczki, gorące bubliczki, gdy dacie rubliczki, nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, nim gwiazdy w krąg zbledną, wspomnijcie mnie biedną, choć jeden raz. Nasze spotkanie w Sakwie właśnie bardzo ładnie również pokazuje, rozumie te wielkie, ogromne zmiany. Te 50 lat właśnie tutaj z tego prywatnego mieszkania na obrzeżach miasta, poprzez te państwowe sceny domów kultury, mamy przedstawienie w prywatnym, dobrym lokalu. Miałem jakieś swoje marzenia, jakieś swoje wizje i tak się znowu ułożyło, że udało się, że czynna dzisiaj działa ta jakaś nieduża kawiarenka, ale ta scena, którą dzisiaj mamy, była robiona z tą wizją, że kiedyś uda nam się tutaj grać, słuchać to polskie słowo, no i obcować między sobą w języku polskim. Pani pozwoli, że się kiwnę. Ach, czemu pan się kiwa? Od, widzi pani, dole niegodziwa. Primo załamanie, secundo opodlenie, tercio rozchwianie i quattro zagubienie. Cztery punkty, epilepsja wędrowna. A pan by może tak do psychiatry? Do psychiatry? Za Boga, pani coś nazbyt wymowna.